Ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Bardzo mnie porusza to zdanie ludzi sprawiedliwych, bo sprawiedliwość polega także na tym, że człowiek nawet nie zauważa, kiedy czyni dobro. Czyni dobro naturalnie, instynktownie. Czyni dobro, bo po prostu tak się dzieje. Nie dlatego, że tak sobie założył, nawet nie dlatego, że tak przekalkulował. Pytanie sprawiedliwych z dzisiejszej Ewangelii, kiedy czyniliśmy dobro, kiedy uczyniliśmy dobro wobec Ciebie, jest dowodem na to, że nawet nie zauważyli, jak wiele dobra uczynili. Nie podsumowali dobra, które uczynili. Nie zebrali tego dobra w jakieś słupki, żeby się nim chwalić. Dobro było w nich najoczywistszą, naturalną rzeczą. Pierwszą rzeczą, która z nich wypływała. To piękny stan i bardzo bym chciał, żeby tak było kiedyś w moim życiu. Do zobaczenia jutro.